Witajcie na wypadzie w teren. Jesteśmy w Lesie Kabackim, niedaleko Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa. Znów wybraliśmy się na krótką wycieczkę rowerową. Mam kolejny gatunek do zaprezentowania. Tym razem będzie to krzew, ewentualnie niewielkie drzewo. I przyjrzyjcie się tutaj na ścianę lasu, bo jest to takie miejsce, tutaj ta przydrożna część, gdzie bardzo często możemy spotkać śliwę tarninę, bo dzisiaj też będziemy mówić o śliwie tarninie. Jest to niewielki krzew i spójrzcie, tutaj bardzo dużo go na poboczu jest. Może od razu powiedzmy sobie o tym, jak wyglądają te śliwy tarniny. Są to nierzadko cierniste zarośla. Za sprawą krótkopędów, zobaczcie tutaj tych tak zwanych krótkopędów, czyli skróconych pędów, które przeradzają się w pewnym momencie, wytwarzają się z nich takie ciernie, bardzo ostre. Pędy śliwy tarniny, te jednoroczne pędy, są delikatnie omszone. Są to takie pędy koloru takiego dość czerwonego, trochę brązowego. Są dwukolorowe, ta strona oświetlona jest bardziej zabarwiona na czerwono, strona nieoświetlona pędu jest zielonkawa. Pędy są owłosione takimi delikatnymi włoskami. Ulistnienie i ułożenie pąków jest skrętoległe i zobaczcie, jak bardzo małe ma pączki śliwa tarnina. Niezwykle małe pączki. Liście śliwy tarniny są dość zmienne, ale w ogólnym zarysie są one takie trochę wydłużone, nieco takie eliptyczne, czasami jajowate. Brzeg blaszki liściowej jest delikatnie piłkowany, takim jednolitym, drobnym piłkowaniem. Wierzchnia strona liścia jest żywozielona, spodnia strona jest nieco jaśniejsza, ale także zielona. Ogonki liściowe w tych liściach są także owłosione, tak samo jak i cały pęd. I tak wyglądają zarośla śliwy tarniny. Te tutaj dopiero się zaczynają, są niewielkie, z czasem będą bardzo się tutaj rozrastać. Podejdźmy nieco dalej, pokażę Wam owoce śliwy. Tak w ogóle to śliwy lubią tworzyć takie duże zarośla, często towarzyszą im jakieś inne gatunki krzewów i niewielkich drzew i takie zarośla tworzą nieprzebyty gąszcz, a tym samym są idealnym miejscem do schronienia dla zwierząt, wszelkiego rodzaju ptaków i drobnych ssaków. I takie zarośla śliwy tarniny nazywają się czyżniami. To ich taka tradycyjna nazwa, czyżnie, czyli zarośla śliwy tarniny. I to tutaj jest śliwa tarnina. Troszeczkę poobjadana, widać, że te ciernie tutaj się już wytwarzają. O, a tutaj mamy powoli dojrzewający owoc śliwy tarniny. Zobaczcie, niewielka śliwka. Tutaj na ziemi znalazłem taką, która odpadła. Są to jeszcze niedojrzałe owoce. One gdzieś mniej więcej we wrześniu będą już dojrzałe, osiągną dojrzałość. No nie są one wybitnie smaczne, są cierpkie w smaku, nieco gorzkie, są kwaśne, ale po przemrożeniu można już je trochę większym smakiem spożywać. W optymalnych warunkach śliwa tarnina jest niewielkim drzewem. Bardziej niż pokrój drzewa przyjmuje pokrój krzewu, bardzo silne są jej odrosty korzeniowe, tak więc prędzej śliwy wytworzą burz, takie gęste zarośla, te czyżnie, niż formę drzewa. Ruszajmy dalej, pokażę Wam kolejne przykłady. Zobaczcie, tutaj kolejne śliwy tarniny mijamy. No ta ściana lasu już powoli zaczyna być obrośnięta przez śliwę, ale nie jest to jeszcze taki prawdziwy czyżeń, jaki mógłby być. Tradycyjnie śliwa tarnina była wykorzystywana na wszelkiego rodzaju żywopłoty. Taki dobrze uformowany tarninowy żywopłot jest praktycznie nie do przybycia. Dodatkowo jest to roślina miododajna, bardzo wcześnie kwitnąca.
Jej kwitnienie zaczyna się już często nawet w marcu, a tak więc stanowi takie wartościowe źródło pożywienia dla pszczół. Dodatkowo śliwa tarnina jest też źródłem opału, może być źródłem opału, a przede wszystkim takiego bardzo twardego drewna, które możemy wykorzystać do budowy różnych narzędzi. Śliwa tarnina jest rośliną światłożonną, więc w takim gęstym lesie już jej nie spotkamy, ale za to na wszelkiego rodzaju nieużytkach, pastwiskach, na brzegach lasów, tam jest miejsce, żeby śliwę tarninę spotkać. Zobaczcie, zatrzymaliśmy się przy dość sporym płacie różnorakich krzewów. Wśród nich dominuje śliwa tarnina. Tylko że tutaj mamy już do czynienia z takimi bardzo dużymi osobnikami, w formie, można powiedzieć, nawet drzew. Nie widać na nich za bardzo owoców. Być może w tym konkretnym miejscu kwiaty zostały uszkodzone od mrozu i tych owoców nie ma. O, zobaczcie, tutaj jakiś jeden owoc tylko się trafił. A poza tym próżno ich tutaj szukać. Ale zobaczcie, w każdym razie tutaj możemy sobie wyraźnie zobaczyć, że śliwa, mimo że najczęściej jest widziana jako krzew, może też być takim drzewem. O bardzo ciekawej korze. Zdecydowanie należy powiedzieć, że ta kora w większości przypadków jest gładka. Jest takiego szaro-czerwonego koloru. Tutaj to dobrze widać. Zobaczcie ten szaro-czerwony kolor. Ciemny kolor raczej. Kora jest dodatkowo pokryta takimi poprzecznymi grudkami, takimi poprzecznymi zgrubieniami. Jest to naprawdę cały taki ciąg śliwy tarniny. Być może ktoś w tym miejscu formował sobie kiedyś żywopłot, ale z jakichś niewiadomych przyczyn zostało to zarzucone, no i to tak sobie zaczęło własnym życiem rosnąć. Tutaj widzę, że jest troszeczkę więcej owoców na tych śliwach. Tutaj już jakieś widać. Ale zobaczcie, doskonale będzie spełniać to rolę takiego nieprzebytego gąszczu. Na żywopłot się idealnie nadaje. Dodatkowo na takie zadrzewienia, które chronią od wiatru. Gdyż taka ściana zieleni doskonale będzie od tego wiatru chronić. Zobaczcie, przed nami kolejna śliwa. Tym razem już nie jest to tarnina, tylko śliwa domowa. A konkretnie mirabelka. O takich żółtych, chyba dobrze wszystkim znanych owocach. Te owoce nie są może jakieś najbardziej smaczne ze wszystkich śliw, jakie są, ale można je spokojnie jeść. Spójrzcie tutaj z kolei na pnie tych drzewiastych śliw. One już są zdecydowanie inaczej wyglądające niż te pnie tarniny. One już są zdecydowanie takie czarne, z szarymi nabiegami. Dodatkowo mają takie podłużne spękania na swojej powierzchni. To jest tutaj już bardzo takie wyraźnie widoczne. Oraz często na pniach tych drzewiastych śliw mamy do czynienia ze wszelkiego rodzaju takimi naroślami czy z rakowaceniami. Chociaż bardziej tutaj trzeba powiedzieć naroślami, bo to są zdrowe tkanki. Tutaj jest taka narośl drewna. Można z tego wykonać bardzo ciekawe ozdoby. W meblarstwie jest to wykorzystywane, nawet właściwie takiego wykończenia, takich ozdób, tak? Bo jest niezwykle ciekawego koloru, takiego ciemno-czerwonego koloru. Cóż, ruszajmy dalej, może po drodze uda nam się znaleźć jeszcze jakieś śliwy. No i zdążyło się jeszcze w międzyczasie rozpadać. Zobaczcie, tak też mogą liście śliwy wyglądać w ogóle. Różnych odmian śliw wyhodowano bardzo dużo. Liczby tutaj już nie idą nawet w setki, a być może nawet w tysiące. No ale tutaj na terenie miasta ja chciałem wam pokazać tylko te dwa takie najważniejsze gatunki. Śliwę tarninę oraz śliwę domową. I zobaczcie, tutaj jest kolejna śliwa przed nami. Taki jest pokrój takiego już dużego, dorodnego drzewa. To też jest śliwa mirabela. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób jej gałęzie się tak przewieszają.
Śliwy mają bardzo taką szeroką, rozłożystą koronę. Podejdźmy do niej. Pień jest naprawdę niczego sobie. Ta śliwa jest dość starym osobnikiem. Śliwy nie są jakimiś długowiecznymi drzewami. Spójrzcie, jakie już tutaj ma spękania. Jest też porośnięta różnymi porostami. No i takie stare pnie mają wyraźnie taki ciemny kolor, tylko w tych spękaniach mamy jaśniejsze płaty. Liście śliwy Mirabelli są dość podobne do tej śliwy Tarniny, z tą różnicą, że mamy tutaj wyraźnie zaznaczony taki czubek tego liścia. Te liście nie są zupełnie eliptyczne, nie są jajowate, tylko są zaostrzone na czubku. Pędy takiej Mirabelli są koloru zielonego. To tyle w tym materiale. Zwróćcie uwagę na śliwy, które rosną w waszej okolicy. Być może będą to Tarniny, a być może gdzieś w waszej okolicy rosną Mirabelki. Są to naprawdę bardzo ładne drzewa. To tyle w tym materiale. Trzymajcie się. Cześć!